Witam w kolejnej części Shaolin Kung Fu by Radek. Wiecie już, jak wykonać tak zwany wewnętrzny i zewnętrzny łokieć? W dzisiejszym odcinku połączymy oba te dwa ruchy w jedną prostą sekwencję. Zaczynajmy. Prawa ręka i noga w przodzie. Wykonujemy krążenie łańcuchem w przód. Raz, dwa, trzy, cztery. Wewnętrzny łokieć, skręt w lewo. Raz, dwa, trzy. Zewnętrzny łokieć, skręt w prawo. Raz, dwa, trzy. Wewnętrzny łokieć, skręt w lewo. Raz, dwa, trzy. Zewnętrzny łokieć, skręt w prawo. Raz, dwa, trzy. Wewnętrzny łokieć. Oplatamy łańcuch po wewnętrznej stronie naszego ramienia. Następnie skręcamy się w lewo i zarzucamy łańcuch w przód. Bum. Raz, dwa, trzy. Oplatamy łańcuch po zewnętrznej stronie naszego ramienia. Skręcamy się na stopach w prawo i zarzucamy łańcuch w przód. W ten sposób. Powtarzamy. Raz, dwa, trzy. Wewnętrzny. Raz, dwa, trzy. Zewnętrzny łokieć. Raz, dwa, trzy. Wewnętrzny. Raz, dwa, trzy. Zewnętrzny łokieć. Raz, dwa, trzy. Wewnętrzny. Raz, dwa, trzy. Zewnętrzny. Przy posługiwaniu się tego typu bronią, jak jujubian, bardzo ważna jest koordynacja ruchu z pozostałą resztą ciała. Nasza ręka współpracuje z ruchem skrętnym naszego całego ciała. Wewnętrzny łokieć, skręt. Zewnętrzny łokieć, skręt. Wewnętrzny, skręt. Zewnętrzny łokieć, skręt i zarzucenie łańcucha. Raz, dwa, trzy. Wewnętrzny łokieć, raz, dwa, trzy. Zewnętrzny łokieć, raz, dwa, trzy. Wewnętrzny i zewnętrzny. Raz, dwa, trzy. Łańcuch pod łokieć, skręt w lewo. Raz, dwa, trzy. Łańcuch pod łokieć, skręt w prawo. Raz, dwa, trzy. Wewnętrzny łokieć. Raz, dwa, trzy. Zewnętrzny. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Gdy już opanowaliście oba ruchy, wewnętrzny i zewnętrzny łokieć, spróbujcie wykonywać oba te ruchy w sposób płynny, przyspieszając trochę ruch. Raz, dwa, trzy. Wewnętrzny łokieć. Raz, dwa, trzy. Zewnętrzny. Raz, dwa, trzy. Wewnętrzny. Zewnętrzny. Wewnętrzny. Zewnętrzny. Wewnętrzny. Zewnętrzny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I to wszystko w dzisiejszym odcinku Shaolin Kung Fu by Radek. Wypatrujcie kolejnego odcinka, w którym przedstawię Wam krótką sekwencję z wykorzystaniem znanych Wam już ruchów oraz kilka nowych.